Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski. Mam dzisiaj środę, 24 dzień lipca. Zapraszam na poranny przegląd spółek. W poniedziałek niewielkie wzrosty na polskiej giełdzie. Wczoraj dosyć mocna przecena WIG20 stracił około 1,5%. Znalazł się poniżej granicy 2450 punktów, najniżej od około miesiąca. I jeszcze więcej, tracił WIG40, który wczoraj zamknął się na minus 1,6%. Najmniejsza skala spadków dotyczyła indeksu SWIG80, niecały 1% pod kreską. Na Wall Street wczorajszy dzień przyniósł także spadki, przeważnie spadki, ale ta skala spadków była minimalna, 0,1 czy nawet mniej, 0,1% czy nawet mniej, jeżeli chodzi o trzy główne indeksy, a Russell 2000 zdołał zyskać kolejną sesję, tym razem ponad 1%, a więc wydaje się, że inwestorzy obecnie bardziej łaskawym okiem spoglądają na mniejsze amerykańskie spółki w obliczu i w momencie nadejścia prawdopodobnie pierwszych obniżek stóp procentowych już we wrześniu. Przynajmniej duże prawdopodobieństwo analityków na to wskazuje. Po amerykańskiej sesji poznaliśmy wyniki Tesli oraz Alphabetu. Tesla traciła nawet około 7% po publikacji wyników. Szczerze o tym będziemy pisać w dzisiejszych komentarzach, do których serdecznie już teraz zachęcam. Tymczasem powróćmy na polski parkiet. Tutaj także sporo się dzieje i zaczynamy od Orange Polska. Orange, które podało wyniki za drugi kwartał. EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu była niecały 1% powyżej konsensusu, 854 miliony złotych, ale już na przykład zysk netto 10% poniżej tego, co oczekiwali analitycy, 231 milionów złotych. Orange Polska podniosło prognozę na bieżący rok, jeżeli chodzi o EBITDA po uwzględnieniu leasingu w bieżącym roku do niskiego lub średniego jednocyfrowego wzrostu. Wcześniej zakładali niski jednocyfrowy wzrost. Spółka podała, że ekonomiczne nakłady inwestycyjne wyniosą około 1,7 do 1,9 miliarda złotych. Wzrosła też baza karta SIM w drugim kwartale o 233 tysiące netto na koniec czerwca, ponad 17,9 miliona aktywnych kart. Średnie miesięczne przychody operatora z oferty usług komórkowych również wzrosły kwartał do kwartału, wyniosły 22,8 zł w porównaniu do 22 zł kwartał wcześniej. Orange Polska na delikatnym minusie po publikacji dzisiejszych wyników. JSW nie wypłaci dywidendy z zysku za rok 2023. Raczej można było się tego spodziewać. Od wczoraj to już jest pewna informacja. Prawie 1,4 miliarda złotych trafi na kapitał zapasowy i na pokrycie strat z lat ubiegłych. Zarząd w maju informował, że przy rekomendacji brał pod uwagę ogólną sytuację spółki, a także postanowienia umów pożyczek otrzymanych z Polskiego Funduszu Rozwoju. Właśnie te pożyczki są jedną z barier, bowiem dopóki JSW spłaca te pożyczki, to nie może rekomendować wypłaty dywidendy. Ostatni raz JSW wypłaciło dywidendę w roku 2019, w zysku za rok 2018, wtedy to było złoty 71 na akcję. Powracamy do wyników. Santander Bank Polska, wynik odsetkowy, wynik z prowizji bliski oczekiwaniom rynkowym, praktycznie w punkt, wynik odsetkowy prawie 3,3 miliarda złotych, zysk netto był powyżej oczekiwań o 15%, niecałe 795 milionów złotych. Ten zysk netto był jednak niższy niż w analogicznym okresie zeszłego roku, kiedy ten zysk wtedy wyniósł ponad 1,1 miliarda złotych. Wyniki oczywiście obciążyły koszty z tytułu ryzyka prawnego związanego z kredytami frankowymi. W drugim kwartale wyniosły 1,250 milionów złotych, a ogólnie zysk netto w pierwszym półroczu wyniósł 2,360 milionów złotych i to już był poziom bardzo podobny do analogicznego okresu zeszłego roku. Zerknijmy jeszcze na LPP, które poinformowało, że LPP Logistics uruchomiło w Rumunii drugi magazyn do obsługi e-commerce i do końca przyszłego roku spółka zamierza przeznaczyć łączne wydatki na rozwój sieci zaopatrzenia i dystrybucji ponad 450 milionów złotych. Zwiększona zostanie powierzchnia magazynowa do 700 tysięcy metrów kwadratowych, a ten nowy magazyn w Rumunii o powierzchni 40 tysięcy metrów kwadratowych ma pozwolić na dodatkową obsługę nawet 400 tysięcy zamówień dziennie. I nowa lokalizacja przede wszystkim usprawni proces zamówień w Rumunii, Serbii, Bułgarii, Grecji,
czy na Węgrzech i Bośni i Hercegowinie. Komentarz techniczny autorstwa Piotra Nejtka do LPP. Zachęcam do zapoznania się. Tymczasem ja dziękuję serdecznie za uwagę. Proszę jeszcze na koniec o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. I życzę Państwu udanego dnia. Do usłyszenia.